Hej, z tej strony Kuźwa 2015. Dziś pokażę wam Robloxa. Przepraszam za kamerkę, ale no niestety mi się tak zrobiło, więc zaczynajmy grę. Będziemy grali gdzieś w Robloxa, nie wiem czy wam mówiłem. Oczywiście gram na konsoli Xbox X. Wchodzimy sobie tutaj i szukamy jakiejś fajnej gry, w którą byśmy mogli zagrać. Jaką grę byście tu polecali? Ciekawe co? Co byśmy tu wybrali? O, True Detective Survival, to jest fajna gra. Oczywiście polecam reżyserowi Robloxa i sobie pisane True Detective Survival. Bardzo polecam, fajna gra, będziemy musieli przetrwać naturę. Natura będzie nas atakowała, będą różne fale. Jesteśmy w takim grzybku, jak tam się skończy ta gra, to nas tam przeniosło. Co to było? Wpadliśmy do morza. Ten filmik chyba będzie troszkę dłuższy, się postaram zrobić takiego około 20 minutowego. Oczywiście zachęcam do polubienia na Twitchu i subskrybowania na YouTube i dawania lajków na YouTube. No i oczywiście, jak to zrobiliście, to dziękuję. Nie przedłużając, możemy już chyba długo chodzić, nie? I czekać, aż nam powiedzą, przed czym mamy czekać, bo ja chcę się dowiedzieć, na co mamy czekać. Co? Przed czym będziemy musieli uciekać? Jak będzie z tsunami, to ja przegram. Okej. Co się stanie? Co będzie? Wulkan! Widzicie? Widzicie wulkan? Góra nie jest zbyt dobrym pomysłem. Wiecie? Okej. Distarcer wulkanu. Erupcja! To jest erupcja wulkanu! Witam was na erupcji wulkanu! Hej, z tej strony Kupuj! 2015 pokazałem wam erupcję wulkanu. Dobry, nie? Naprawdę ten wulkan wybuchł. No widzicie? Lawa! Nie, co robimy? Na dworze jest... Cię kręcę, co to było? Jak mnie nazwiecie noobiem, no to przepraszam bardzo, ale nie jestem noobiem. Ej, robimy skok, ja robię skok na bombę. To jest czarny ekran. Niebieski ekran. Dobry żart, nie? Zacięłem się, skaczę, zacięłem się, jestem... Z tym skoczkiem narciarskim cały czas skaczę! Ej, ciekawe jaką mocną siłę ma to. Fajnie by było jakby jakiś tutaj wszedł z tych, bo mnie ciekawe jaką to ma mocną siłę. Bo jak to mnie od razu pokonało, ja miałem pół życia, to skąd mam wiedzieć co się stało, nie? Bo dużo osób przetrwało, nie? Co nie? Mam nadzieję, że kolejną rundę będę ja, no, przetrwałem. Kolejną rundę mam nadzieję, oczywiście. Ciekawe, jaka będzie kolejna mapa. Właściwie nie mogę doczekać kolejnej mapy. Ravingrative. Nie wiem, czy dobrze czytam, ale... Mój czytać jest po angielsku tak średnio. Bo angielski do czytania z cięższym językiem. Do czytania oczywiście, bo normalnie. No to nie jest ciężki. Uhuhu. Na jaką czekacie tą przygodę? Bo ja szczerze mówiąc czekam na... chyba powódź czekam, na powódź. Fajnie by było jakby było powódź. Bo ta mapa jest fajna do powodzi. Bo ja tutaj znam taką dobrą kryjówę w tym miejscu blisko.
Deadly Virus, Average Corpse. O nie. Musieli uciekać przed śmiertelnym wirusem. Wirus, gdy ktoś go złapie, będzie go roznosił. Czajcie? Czyli jak ja bym na przykład wszedł w tego śmiertelnego wirusa, to i bym gdzieś chodził, to by on za mną chodził. Nie, on chyba go ma, ten tutaj ziomek. Bo widać, że ma, a? O, te niebieskie kropki to jest właśnie on. O nie. Nie. Ma go tu ktoś? Ma go ktoś z was? Jesteś bezpieczny? Jesteś bezpieczna? Chyba nie, więc no... Nie wiem, co zrobimy. Patrzę na godzinę, bo nie wiem, czy pomału kończymy. Nie, mamy jeszcze dużo czasu. Jeszcze mamy dużo czasu do zakończenia filmu, więc no... To jest. Ej, ten ziomelogu chyba ma, a nie ma go, bo miał fioletowe buty i mi się pomyliło. Ale zmęczony już jestem. Ej, widzicie? Tu są jakieś rzeczy. Widzieliście? Tam był fajny tor przeszkód. Ciekawe, jaka będzie miała kolejna mapa, nie? Czemu jestem taki wolny? Czemu tam to auto jechało samodzielnie? Okej, patrzcie. Kręci wam się od tego w głowę, bo mi kręci. Pilsen pani, więzienie. Na jaką czekacie mapę? Na jaką... O, czego? No, przecież mamy Pilsen pani, tylko mapa. Na jaką czekacie przeszkodę? Tak bym wam to powiedział. Na jaką przeszkodę czekacie? Bo ja chyba, szczerze mówiąc, czekam na powódź. Czy ty jesteś zombie? Jesteś taki zielony. Na. I czemu zawsze jak wejdę, to mnie poraża, a innych dżomalów tak nie robi? Bizard, nie, Bizard, jest burza śnieżna, Bizard, pamiętajcie, po angielsku Bizard to jest burza śnieżna, chyba, nie jestem pewien, bo... Musimy zostać w środku, bo jak wyjdziemy na dół, no to automatycznie przegramy. Nie, czy życie mi znika? Idziemy jak najbardziej w górę, chyba. To by było dobre rozwiązanie. O, tutaj jesteśmy bezpieczni. Tu jesteśmy dość daleko. Nie, dobra. To jest tak dużo tych burzy śnieżnej. Ale to muszę być jak najdalej śniegu, tak? Tu jestem bezpieczny. O nie! Czy ja tu będę bezpieczny? Gdzie? O, nie. Dobra. Co jest? Gdzie tu przetrwamy? Jak myślicie? No chyba jak będziemy... Nie! Mam mało życia, widzicie? Nie znika. Rośnie. Przetrwałem, yes! Proszę bardzo nazwać mnie prograczem, jak to przetrwałem, bo to było naprawdę, no, łatwe. Pamiętajcie, jeśli ktoś nie przetrwa łatwej rzeczy, to jest noobkiem. Skaczę, skok na bombę. O, Prison Panic, kolejna mapa? Prison Panic. Co? Okej, dobra, już jestem. Ej, patrzcie, tu można przechodzić przez to, przez ściany, z tym duchem. Nie, no, martuję, nie idzie. Dobra, ja już nie mogę doczekać, jaka będzie przeszkoda.
Ale wydaje mi się, że zaraz byśmy kończyli, byśmy robili ostatnią rundkę jak na dzisiaj. Bo pomału czas kończy. Jakby tam spadł, to bym miał przegraną, więc no. Ja bym nie chciał mieć jakiejś burzy śnieżnej, bo od burzy śnieżnej zależy to, co robi komputer, nie wiem, więc no, jakby była burza śnieżna, no to nic nie poradzę. Fire! Fury, fiery, fiery. Fire, fire, po prostu fire. Fire, musimy, jest ogień, ogień. Ogień będzie gdzieś w więzieniu, będziemy musieli zachowywać jakieś dystanty. O nie. Ja idę na dół. Ja na dole też jest, na dole też jest ogień. Nie. Górą nie przejdziemy, mam rację, więc musimy zostać w domu. Nie. No lepiej to iść na dach, chyba, mi się wydaje. W takim momencie to lepiej iść na dach, nie? Na dachu będzie otwarta przestrzeń, więc no. Najszybciej na dach. O, widzicie? O tym mówiłem. Umie, nie. Ale w sumie na dachu też później będzie taki moment, że zostaniemy tu zawsze, nie? No bo tam, jak tutaj, no to automatycznie przegrywamy. Chociaż o tym ja. Tutaj dojdzie, no to nie wiem, co zrobimy, nie? I ten dziomal tutaj cały czas stał? Jak on to robi? O nie. Nie! Ten budynek się pali! Przegram! Przegram! On się przypalił! Wygram! Jeszcze to wygram! Przegram! Jest! Ale przyznajcie, że to nie było proste. Przyznajcie mi, że to nie było proste. To nie było proste, bo jak tam później było tak wszystko zawalone. A więc w sumie chyba to by było na tyle. Żegnam, do zobaczenia, pa pa!